Rozmowa dnia. W sprawie tego ciśnienia to... Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia w studio Sygnałów Nieradiowej 1. Witamy serdecznie. Witam. Wszystkiego najlepszego wszystkim solenizantom i proszę za bardzo się nie ekscytować, bo wysokie ciśnienie jest niezdrowe. No właśnie, bo jedni piszą o wysokim ciśnieniu, inni o palpitacji serca. Pyta jeden z naszych słuchaczy, pan Tomasz z Torunia. Mam ogromną prośbę do pana ministra zdrowia o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie działania podjąć, aby przeżyć dzisiejszy mecz. Bardzo zależy mi na odpowiedzi. I ja się przyłączam do tej prośby, bo nam też bardzo zależy na tym, żeby przeżyć dzisiejszy mecz. Ja myślę, że te zalecenia nie różnią się generalnie od zaleceń zdrowego stylu życia. Nie za dużo używek. Ci, którzy bardzo to przeżywają, dobrze, żeby się trochę poruszali i w cudzysłowie wypalili trochę adrenaliny, bo to jest najlepsze lekarstwo na stres. Wysiłek fizyczny. Ja się tylko obawiam, że niezależnie od wyników meczów polskiej reprezentacji na Euro, to pan, panie ministrze, za dużo czasu na to, żeby na przykład jeździć na rowerze albo biegać, nie będzie miał tego lata, a może jesieni, bo trzeba będzie wsiadać do samochodu służbowego i jechać rozmawiać ze strajkującymi pracownikami służby zdrowia. Czytam dziś w dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie: pielęgniarki otworzyły puszkę Pandory. Teraz młodzi lekarze, technicy diagności, ratownicy zwierają szeregi. Coś w tym jest, bo porozumienie 9 związków jest faktem, tak zwane G9. I wszyscy mówią to samo, dość głodowych pensji. Jak odpowie Ministerstwo Zdrowia na te żądania? Wie pan, jak czytam mediów i słucham różnych takich wypowiedzi publicznych, to mam wrażenie, że mamy do czynienia z taką próbą tworzenia takiego samosprawdzającego się proroctwa, bo ja takiej, oczywiście to, że w służbie zdrowia nie jest dobrze, to wszyscy wiemy i co do tego nie ma żadnej wątpliwości, to nie jest nic nowego. Natomiast, żeby były aż tak złe te nastroje, to ja po prostu tego nie dostrzegam. Od samego początku, kiedy rozpocząłem swoją misję w Ministerstwie Zdrowia, rozmawiamy przede wszystkim z szeroko rozumianymi środowiskami pracowników medycznych, a także pracodawców w ochronie zdrowia i myślę, że w tym zakresie jesteśmy cały czas w na tyle solidnym dialogu, że szanuje każda ze stron, szanując drugą, ma szansę naprawdę wspólnie wyrazić to, co jest ważne i ja myślę, że dojdziemy do porozumienia. Natomiast niezależnie od tego wszystkiego, to chcę powiedzieć, że najważniejsi w służbie zdrowia są jednak pacjenci i myślę, że szczególnie liczne grono ludzi, którzy liczą na to, że w służbie zdrowia będzie lepiej. A co to znaczy? Na przykład, że będą krótsze kolejki, że będzie lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych. Mogą liczyć na to, że to się stanie już w tym roku i to jest moim zdaniem bardzo dobra wiadomość. No, jednym z kroków, które czynimy w tym kierunku, jest umożliwienie samorządowi terytorialnemu podejmowanie decyzji w sprawie nie tylko inwestowania w służbie zdrowia, co wiele samorządów robi, ale także bezpośredniego zakupywania świadczeń, które są świadczeniami tak zwanymi ponadlimitowymi, czyli tymi, na które po prostu nie stać Narodowy Fundusz Zdrowia. I myślę, że to jest dobra wiadomość, że w tych samorządach, gdzie będzie to możliwe, mieszkańcy mogą liczyć na to, że po prostu skróci im się kolejka na przykład do operacji zaćmy, do operacji wymiany stawu biodrowego czy innych licznych świadczeń, na które się czeka. To jest dobra wiadomość także dla samych placówek, a także ich pracowników, dlatego że po prostu za to będzie troszkę więcej pieniędzy. I myślę, że to jest jedna z tych dróg, które powinny stopniowo prowadzić do poprawy w systemie służby zdrowia i w poszczególnych placówkach, co oczywiście nie znaczy, że problemu płac w służbie zdrowia nie ma, ale na ten temat, tak jak powiedziałem, rozmawiamy od kilku miesięcy i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby zaproponować takie rozwiązanie, o którym marzono w służbie zdrowia od dawna. To
znaczy rozwiązanie, które będzie nie tylko mówiło o wysokości płac, ale także o relacjach wynagrodzeń jednych grup pracowniczych do drugich, bo to jest coś, co jest niesłychanie bolesne. Jest po prostu dużo niesprawiedliwości, a ona bardzo, bardzo uwiera. A tutaj ta rola ministerstwa jest bardzo ważna, nie tylko w służbie zdrowia, we wszystkich, jeśli chodzi o wynagrodzenie wszystkich grup zawodowych, które zależą od budżetu państwa, no bo jednak jest tak, że w tej chwili przy dobrej koniunkturze, kiedy z jednej strony rząd ogłasza podniesienie płacy minimalnej, słyszymy o tym, że zmniejsza się bezrobocie. To jest też dobra wiadomość dla wielu pracowników służby zdrowia, bo niestety wielu z nich zarabia właśnie płacę minimalną i mogą liczyć na podwyżkę. Ale to nie koniec, bo jest też wiele wolnych miejsc pracy na wolnym rynku i tam, gdzie rynek wymusza podnoszenie płac, tam ludzie więcej zarabiają, realnie zarabiają. A ci, którzy są w budżetówce, no na ten mechanizm automatyczny liczyć nie mogą. Oni muszą, jeśli chcą dostać więcej pieniędzy, negocjować ze swoimi pracodawcami, czyli z państwem. Więc tutaj rola ministerstwa jest niezwykle ważna, a tej frustracji wielu pracowników zdrowia, służby zdrowia chyba się pan specjalnie nie dziwi, jeśli chodzi o poziom płac. Nie dziwię się, ale też dlatego z szacunkiem dla tej strony pracowniczej naprawdę od samego początku cały czas właściwie jesteśmy w kontakcie. Ministerstwo Zdrowia jest jednym z nielicznych resortów, gdzie powstał trójstronny zespół branżowy. To jest, można powiedzieć, taki fragment Rady Dialogu Społecznego, gdzie właśnie rozmawiamy na temat nie tylko płac, ale także w ogóle bardzo wielu rzeczy, które dotyczą spraw pracowniczych służby zdrowia, bo zwracam uwagę, że to jest duży dział rynku pracy. To jest kilkaset tysięcy ludzi, którzy pracują właśnie na rzecz zdrowia Polaków i oczywiście ich sytuacja, ich godność, ich wynagrodzenie, ich warunki pracy to coś niesłychanie ważnego nie tylko dla nich, ale także dla tych, którzy z tego korzystają, pacjentów. A proszę powiedzieć, w konkretnych sprawach, które podnoszą na przykład lekarze rezydenci, którzy chcą zwiększenia pensji lekarzy rezydentów do dwóch średnich krajowych, którzy sprzeciwiają się specjalizacji w ramach wolontariatu, czyli wykonywaniu przez kilka lat pracy za darmo. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia? Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to ja traktuję to jednak właśnie w kontekście innych wynagrodzeń. I tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy dopracować regulacji, która będzie mówiła nie tylko o wysokości wynagrodzenia tych czy innych pracowników, ale także relacji jednych wynagrodzeń do drugich, a to jest bardzo ważna rzecz, to uważam, że oczywiście ważny problem niskich wynagrodzeń młodych lekarzy należy widzieć i rozpatrywać i rozwiązać jednak w tym całościowym rozwiązaniu, nie zapominając także o pielęgniarkach, o starszych lekarzach, o innych pracownikach medycznych, a także o pracownikach niemedycznych w placówkach zdrowotnych. A ten wolontariat w trakcie specjalizacji? Jeżeli chodzi o wolontariat, to, wie pan, to już ja nie wiem, na ile to dość szczegółowe rozwiązanie interesuje przeciętnego słuchacza, ale mogę powiedzieć w największym skrócie, jak wiele rozwiązań ma to swoje złe, które dostrzegam strony, jak również swoje dobre strony. Jest jednak pewna grupa młodych lekarzy, którzy chcąc specjalizować się w specjalizacji, w której nie ma po prostu tak zwanych miejsc rezydenckich, czyli tych, które są finansowane z budżetu państwa, mimo wszystko postanawiają specjalizować się w dziedzinie, no mówiąc krótko, w takim miejscu, gdzie jak gdyby nie ma takiej potrzeby, żeby koniecznie szkolić specjalistów. Jeśli chcą to robić w sposób, no można powiedzieć, taki dodatkowy, to dla nich wolontariat jest jakąś szansą. Chociaż zgadzam się, absolutnie tutaj podzielam ten pogląd, że robienie specjalizacji, które w gruncie rzeczy jest nie tylko nauką, jest też nauką, ale przede wszystkim jest pracą, zasługuje po prostu na zwykłe wynagrodzenie, bo ci lekarze po prostu pracują i w tym sensie wolontariat jest rzeczywiście czymś niezrozumiałym. Pytanie od pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe. Zresztą jest w tej sprawie petycja już w Ministerstwie Zdrowia. Przewlekłe, w tym nowotworowe, postulat refundacji terapii doustnych i podskórnych. Jest szansa na to rozwiązanie? Panie redaktorze, ja myślę, że to jest pytanie bardzo szczegółowe, dotyczące konkretnej choroby, konkretnych leków, chociaż nie wypowiedzianych przez pana. I mogę tylko powiedzieć tak. Prowadzimy bardzo intensywne prace, między innymi w obszarze lekowym i również w najbliższym czasie prawdopodobnie w kilku chorobach dojdzie do bardzo ważnych decyzji w zakresie refundacji, które wprowadzą możliwość refundowania w ramach
ramach programów lekowych w kilku chorobach, ciężkich chorobach przewlekłych, ale nie chciałbym o tym mówić, bo jeszcze negocjacje się toczą, leków rzeczywiście niezwykle innowacyjnych, na które pacjenci czekają. I to jest taka troszkę może wymijająca odpowiedź, bo być może nie odpowiadam konkretnemu słuchaczowi, ale proszę również zrozumieć, że to są bardzo trudne negocjacje, w których nie wszystkie karty można odkryć, zanim decyzje nie zapadną. Będzie pan się domagał podniesienia składki zdrowotnej? Panie redaktorze, od samego początku, ale także i przed początkiem mojego urzędowania w Ministerstwie Zdrowia byłem i jestem przekonany o tym, że nakłady, zwłaszcza nakłady publiczne na służbę zdrowia w Polsce są za niskie i tych słusznych oczekiwań Polaków po prostu nie da się za takie środki osiągnąć, zrealizować. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że z dnia na dzień można doszlusować do poziomu nakładów, które są widoczne w innych krajach, na przykład zachodniej Europy. To jest niemożliwe. Pracuję w tej chwili nad zaproponowaniem takiego rozwiązania, które będzie czymś w rodzaju mapy drogowej, dochodzenia do poziomu wynagrodzeń, do poziomu nakładów na ochronę zdrowia, publicznych nakładów coraz większego i tak, żeby w ciągu pewnej perspektywy, jeszcze trudno mówić w tej chwili o ilu latach, ale to na pewno będą lata, osiągnąć poziom, który będzie nas, powiedziałbym, lokował na poziomie, który jest właściwy dla kraju o takiej zamożności, bo Polska przecież wzrasta w zamożności. Myślę, że to jest realne w ciągu kilku najbliższych lat. Ej, na koniec dosłownie jednym zdaniem. Zapowiadana w kampanii wyborczej likwidacja NFZ-u dojdzie do skutku kiedy? Tak, oczywiście. Nad tym pracujemy bardzo intensywnie. To są zmiany duże, skomplikowane i proszę tutaj się nie niecierpliwić. Zresztą można powiedzieć tak, dla przeciętnego pacjenta, który korzysta z systemu, ja bym powiedział, że ta zmiana akurat, którą szykujemy, ona powinna być jak najmniej odczuwalna w sposób bezpośredni, bo to jest, można powiedzieć, kuchnia służby zdrowia. Pacjentów interesuje, żeby mieli szansę na rzeczywisty dostęp do bezpiecznej, dobrej jakości opieki i myślę, że w tym zakresie zmiany będą odczuwalne już w tym roku. Mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, gość Sygnału Dnia. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. 7:28. Pierwszy program Polskiego Radia.